Siema! W końcu po ładnych kilku miesiącach od publikacji Red Kita dostajemy to, nad czym przez te długie miesiące pracowali modderzy. Na tym kanale udało nam się już omówić jedną z najciekawszych modyfikacji, jakie powstały kiedykolwiek, czyli Custom Player Characters, która dodawała zwariowane mechaniki do gry, ale też świetnego nowego questa. W jednym odcinku pokazałem wam też modyfikację Bold Races, która przywracała oryginalne 4 questy do gry, wcześniej stworzone przez CD Projekt Red, a które nie trafiły do finalnej wersji, a dzisiaj pokażę wam modyfikację Song of Wind, która dodaje naprawdę 2 świetne zrobione questy do gry, zupełnie nową mechanikę i naprawdę świetnie zrobiony dubbing. A sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Simino, która właśnie zaprezentowała mi oto taki fotel ich produkcji. I powiem wam szczerze, tym razem naprawdę szczerze, że jest to najlepszy fotel, na jakim miałem okazję siedzieć w życiu. Link do samego fotela znajdziecie w opisie, możecie go sobie obczaić, a ja w międzyczasie opowiem wam trochę o nim. Korzystam z niego od miesiąca i muszę przyznać, że całość wykonana jest z najprzyjemniejszego materiału, na jakim miałem okazję siedzieć, z takiego sztucznego milusiego futerka. Fotel jest oczywiście regulowany, można go obniżać, podwyższać, no chyba jak każdy taki fotel, ale ten ma również regulowane boki i możemy je idealnie dostosować pod siebie i pod biurko, więc koniec z bolącymi barkami. Te boki nie są też wykonane z plastiku czy z metalu, są wykonane z naprawdę przyjemnej, ale twardej i trwałej pianki, która mam wrażenie wytrzyma naprawdę długie lata. Ale to wszystko wymięka przy tym. Patrzcie na to. Czajcie? Fotelik na nogi. No nie będę ukrywać, że kocham to krzesło. I jeżeli tak jak ja macie w zwyczaju siedzieć w najdziwniejszych pozycjach świata przy komputerku, to zdecydowanie jest to fotel dla was. A przede wszystkim jest on naprawdę duży. It's so big. To nie krzesło, to prawdziwy fotel gamingowy, warty swojej ceny, a przynajmniej tak mi się po miesiącu używania wydaje. Link do sklepu, gdzie kupicie taki fotel, znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu, możecie sobie obczaić. A my co? Chyba bez zbędnego przedłużania, chodźmy do filmu. Oto nowe DLC do Wiedźmina, Song of Wind. Sama modyfikacja też oryginalnie jest po angielsku, więc Geralt i inne postacie będą mówić w tym odcinku w języku angielskim. Well, it's very hard to bring him in mind, this is the thing. It's only, it's all right when you're always not going to any and happy, happy, it's always, you understand? Ale przetłumaczyłem wam wszystkie dialogi na język polski, także napisy w dzisiejszym odcinku będą po polsku. Oryginalnie nie mamy polskiej wersji. Żeby zacząć to DLC, będziemy musieli udać się generalnie do portu w Nowigradzie, a tam czekać na nas będzie pewien jegomość, który krzyczeć będzie różne rzeczy. I'm looking for Geralt of Rivia. I have a message for a witcher named Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. I'm looking for Geralt of Rivia. Jeżeli będziemy chcieli zacząć to całe DLC, będziemy musieli do niego podejść i z nim porozmawiać. Who's asking? Just a messenger, sir. Are you Geralt? Yes. What do you want? Sir, I have a package for you. And a letter. Right. Thanks. From who? Sorry, I don't know. The gentleman handed me the letter and left again very quickly. He told me that you should meet him. At a place called Whispering Island. The Whispering Island? Never heard of it. Is some kind of joke? No, sir. I promise. Can you tell me anything more? No, sir. All I can tell you is that the gentleman seemed very worried. All right. Thanks. Thank you for your time, sir. Goodbye. Strange. I want to know more about the Whispering Island. Have you heard? There's a symposium on marine geography being held at the moment in the Upper Novigrad. Yes, I heard about it. Some of these scientists are very famous. Strange coincidence. Worth checking. Might happen on a lead. I tak oto aktywujemy misję The Symposium. Symposium oznacza spotkanie naukowe, na którym eksperci i specjaliści z danej dziedziny prezentują swoje badania. Tak jakby ktoś nie wiedział. Ja na przykład nie wiedziałem. Od tego całego posłańca dostaniemy też list, w którym napisane będzie. Do szanownego Geralta z Rivii. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do ciebie, Wiedźminie. Nazywam się Edrin Stormvale. Jestem burmistrzem Bridgefall, wioski położonej na Wyspie Szeptów. To miejsce, o którym mało osób słyszało, a jeszcze mniej widziało. Nasza wyspa to
odizolowany zakątek ukryty przed światem, o którym wspomina się tylko w zapomnianych opowieściach. Ale nasza wyspa skrywa więcej niż tylko sekrety. Skrywa niebezpieczeństwo. Ludzie zaczynają znikać z naszej wioski. Obawiam się, że coś starożytnego i złowrogiego się obudziło. Coś, czego zwykli ludzie nie są w stanie pojąć. Z każdym dniem mieszkańcy są coraz bardziej przerażeni, a ulice wypełniają szepty o klątwach i czarnej magii. Zostałem zmuszony, by szukać twojej pomocy. Tylko Wiedźmin może stawić czoła temu, co czeka nas na Wyspie Szeptów. Znajdziesz kryształ wraz z tym listem, który poprowadzi cię na wyspę, jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na nasze wezwanie. Ale muszę cię ostrzec, że podróż będzie skomplikowana. Wielu próbowało dotrzeć tam wcześniej, ale droga okazała się bardziej zdradliwa, niż się spodziewali. Ta wyspa nie przyjmuje gości z otwartymi ramionami, a do odnalezienia drogi może być potrzebne coś więcej niż łódź. Nie mogę ci zaoferować bogactw, ale mogę obiecać, że twoje umiejętności zostaną wystawione na próbę. Od której może zależeć życie? Proszę, przybądź jak najszybciej, bo czas nam ucieka. Z nadzieją w desperacji. Edrin Stormveil. I teraz za zadanie będziemy mieli znaleźć wejście i konkretne miejsce, gdzie to całe spotkanie się odbywa. Ostatecznie zostanie ono zaznaczone na mapie w okolicach Górnego Rynku w Nowigradzie, ale obszar, który będziemy musieli przeszukać, będzie naprawdę duży i trochę znalezienie mi tego wejścia zajęło. Wejścia na to spotkanie pilnować będzie pewien jegomość, z którym będziemy musieli porozmawiać. Greetings. I'm here about the meeting. Mind if I join you? I'm sorry, you are... I'm Geralt of Rivia. No, sorry, you're not on my list. I can't help you. Shame that. Perhaps we could reach an arrangement? I don't think so. This event is strictly reserved for specialists in the discipline. And with your swords, you don't really look like one of them, if I may. Będziemy mieli wtedy trzy opcje do wyboru. Pierwszą, jestem jednym z nich, sprawdź mnie. Drugą, w której to będziemy mogli użyć akcji. Oraz trzecią, nieważne. Na razie wybierzemy sobie opcję pierwszą, a na koniec dzisiejszego odcinka pokażę wam wszystkie alternatywne opcje. Decisions based on appearances? Not a good idea. I'm a witcher, traveled half the world. Try me. Ooh, the man can talk. All right, I'm going to ask you a few questions, and if I think you're up to scratch, I'll let you in. How does that sound? I accept the challenge. Surely a man of your travels knows the illustrious seat of power in Redania, yes? It's simple. I see. Do you, by any chance, recall the name of the river that the Nilfgaardian forces traversed after having taken down Sintra? Easy. You probably know the name of the most famous magic academy on the island of Thanid, don't you? Come on. Surely a man of your knowledge can identify the vassal state under the dominion of the dwarven kind. Right. It is but a simple query for one of your intellect. Which region is poetically named the Valley of Flowers? Here. That enough? Yes, yes, that will do. It seems that the gentleman is a connoisseur. I'll let you in. This new cartography system is a marvel. We have Nilfgaard and our invasion to thank. Otherwise, Radovid would have never increased our budget. It has to be said that marine cartography and navigation techniques are a major asset at the moment. It's all so fascinating. There's so much more to explore. Fascinating indeed. Hello, by the way. Who let you in? Don't worry, won't stay long. What do you want, then? I need information. What do you know about the Whispering Island? What drivel does this fool speak? That thing doesn't exist. Where do you get such tales? Not in the mood for jokes. Got this crystal. More likely this is somehow related to the island. We've heard enough.
Go peddle your fantasies elsewhere, and let us work. Meet me at night behind the Passiflora. And don't come back! So long. Quest The Symposium nam się po potencjalnym spotkaniu zaktualizuje i za zadanie będziemy mieli spotkać się z jego mościem, ubranym na żółto, zaraz za Passiflorą. Jeżeli przybędziemy tam w ciągu dnia, wystarczy, że przemedytujemy, a odpali nam się cutscenka. Nice view, right? What was that about? I apologize for all these mysteries. Believe me, these precautions are necessary. First of all, let me introduce myself properly. My name is Marcus von Piplin, but please, call me the Professor. The Professor. Understood. I'm Geralt of Rivia, a Witcher. I already knew that, Butcher of Blaviken. Mm-hmm. I'll have you know, Geralt, that I'm also looking for the Whispering Island. May I first ask how you heard about it? Apparently, the island ran into some trouble. Take a look at this. That is indeed worrying. I'll be honest with you, though. I'm interested in this island for a completely different reason. This island is actually a well-kept secret among our fellow oceanographers. Don't be fooled by the reactions you received earlier during your visit to the symposium. Some of them are very well aware of its existence. I'm not sure who, though, but no one knows where this island lies exactly. Based on the evidence I've gathered over the years, I think it's safe to say that it's off the coast of Novigrad. I believe the island is imbued with a magical aura, and it seems to be the cause of many shipwrecks. Get to the point. Really think you can help me? Yes, yes. Sorry. I get carried away. The crystal you obtained, I know how to use it to guide us there. We simply have to— Wait. Got company. Shit. One of us must have been followed. Stay close to me. Well, well, well. I think the Witcher is something we want. Fuck off. No time. As you wish. Po krótkiej rozmowie za Passiflorą z profesorem, zostaniemy zaatakowani przez bandytów i za zadanie będziemy mieli ich zabić. Sam profesor ma też pasek zdrowia, więc generalnie całe zadanie będziemy mogli spieprzyć, w teorii. Ale o tym porozmawiamy już sobie na końcu dzisiejszego odcinka. Na razie zabijmy tych bandziorów i kontynuujmy naszą rozmowę z profesorem. Who are they? I'm not sure. I think someone is after us. We'd better set sail very soon. Agreed. Meet me on the other side of the river. I have a workshop there. Fine. See you there. Teraz za zadanie będziemy mieli się spotkać z profesorem w jego warsztacie. Kiedy przybędziemy na miejsce do jego warsztatu, za zadanie będziemy mieli zapukać do jego drzwi i porozmawiać więcej o tej całej szepczącej wyspie. Who's there? Witcher Geralt. Perfect. You can't be too cautious. Please, enter. Nice place. Do you live here? Well, sometimes. This is my workshop. This is where I work on my projects. Want to talk to you about our last meeting. What happened? Who were those men? I do not yet know. You may have caught the eye of one of my colleagues during the conference. As I said, Whispering Island is one of the great mysteries of our world. Imagine the glory of whoever maps it first. I'm hoping to be that one, by the way. I see. What kind of work? Oh, all kinds of research and prototypes. I specialize in navigation, cartography, and naval engineering. Fascinating. A nice change from killing monsters. Is that sarcasm, Witcher? Not at all. Aha! It doesn't matter anyway. My latest invention will impress you. Can't wait to see it. See, you're an expert on sailing. How do we get to the island? Listen, Geralt. We're about to face two problems. First, where is the island? No one knows for sure. It would be pure madness to sail blind, without an itinerary. So, what's the plan? That's where your crystal comes in. I have a device that should be able to help us. At least, I hope so. I haven't quite figured out how it works yet. So you don't actually know if it works, how it works? Don't worry, I'll manage. And the other problem? That's a different kettle of fish. Our problem is that we can't reach it by boat. Kidding, right? Not at all.
Everything suggests that ships that draw near end up inevitably wrecked. This explains, for example, why we have very little information. This would also explain a large number of disappearances offshore. Seems I'm in for a swim. Don't worry, Geralt. You won't have to swim. Well, if all goes well. Great. If you have no further questions, I suggest that we do not delay our departure. Good idea. I need to finish the final preparations. I suggest you get some rest in the meantime. You're going to need it. Zaraz po tym, jak skończymy rozmowę, profesor uda się do drugiego budynku obok i zacznie coś majstrować przy skrzynce, a my za zadanie będziemy mieli odpocząć. Ale w sumie możemy w tym czasie rozejrzeć się nieco po warsztacie profesora i warto jest to zrobić, bo znajdziemy tam naprawdę ciekawe rzeczy. W środku, w tym całym warsztacie profesora, będziemy mogli znaleźć różne narzędzia, myślę, że jak najbardziej pasujące do takiego człowieka, jakim jest profesor, ale co najważniejsze, znajdziemy tam zniszczoną stronę z dziennika pokładowego. Dziennik Klemonda von Piplina. Prototyp działa, zamierzam spróbować uciec z tej przeklętej wyspy. Nie wiem, czy powinienem rozmawiać z moim synem o tym wszystkim. Wykazywał dużą ambicję od najmłodszych lat. Teraz praktycznie jedyne, co będziemy mogli zrobić, to odpocząć na ławce i po chwili obudzi nas profesor, więc to zróbmy. Alright. I could use a little rest myself. Geralt, wake up! What the hell's this? Never come across something like this before. I call it a wind vessel. Geralt, have you ever wanted to fly? Second time you've been telling me nonsense today. It's called science. The flame heats the air, which inflates the sail, and makes the vessel take off. If you say so. Come on board and see for yourself. Please, settle in. What should I do? Enter the base and grab the handle. Time to fly, Geralt! I tak oto zacznie nam się drugi quest na dzisiaj. Song of the Wind. Professor, take a look. Well observed, Geralt. These rocks indicate that we're on the right track. Let me put the crystal on the guiding device. That's it. All set. Now all you have to do is follow the direction of the green light. This should take us straight to the island. All right, let's do this. Na tę całą wyspę podróżować będziemy balonem, którym również możemy sterować, używając S i W do podnoszenia lub obniżania balonu oraz A i D do sterowania nim na boki. Look, Geralt, the light's changing direction. Perfect. We're heading in the right direction. By the way, congratulations. Your machine is impressive. Thanks, Geralt. I myself am amazed that it works so well. Stay the course. We're getting close. The weather is clearing. Geralt, welcome to Whispering Island. Niestety, ale smutna informacja jest taka, że po tych słowach nasze zadanie nam się zakończy i tym samym cała modyfikacja. Ale nie sądzę, że to koniec na zawsze. Twórca pewnie planuje coś jeszcze na tej wyspie stworzyć, ponieważ stworzył on już tę całą wyspę, co zobaczyć możemy po wpisaniu kilku komend, ale niestety na tej wyspie aktualnie nic nie znajdziemy. Chociaż jest to koniec questa, to oczywiście nie jest to koniec dzisiejszego odcinka, bo jak zazwyczaj w odcinkach, w których prezentuję wam misję, tak i teraz, czas na ciekawostki na samym końcu odcinka i na różne alternatywne opcje. Zaczniemy sobie od ciekawostek, bo w sumie mam tylko jedną. W trakcie misji The Symposium, kiedy za zadanie mamy znaleźć miejsce, w którym odbywa się symposium, przed domem możemy znaleźć Różę Wiatrów. Logo na niej to logo CD Projekt Red. No i to w sumie wszystko. Dlatego porozmawiajmy teraz o alternatywnych opcjach dialogowych. Na pewnym etapie rozmowy z ochroniarzem przed domem stajemy przed trzema opcjami dialogowymi. Trzecią, która zakończy nam tę rozmowę, pierwszą, która będzie prowadzić do quizu i opcją drugą, która to ostatecznie prowadzi do szybszego wejścia do domu, bo będziemy mogli tam użyć po prostu akcji. Dialog wtedy będzie wyglądać tak. Let me in.
You can enter. Jeżeli w tej rozmowie wybierzemy opcję pierwszą, za zadanie będziemy mieli odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane przez tego ochroniarza poprawnie, bo tylko wtedy wpuści nas on do środka. Co się stanie, jeżeli odpowiemy na jakieś pytanie źle? Już wam pokazuję. Oto jak wtedy potoczy się dialog. Unfortunately, the gentleman is just a smooth talker. Get out of my sight! I za zadaniem będziemy mieli znaleźć inne wejście do domu. Problem jest tylko taki, że choćbym się zesrał, takiego wejścia nie mogłem znaleźć. Odcinek nagrywałem wczoraj i dzisiaj i jestem przekonany, że takie drugie wejście zaraz koło tego domu było i że wczoraj się tam dostałem, ale dzisiaj jak odpaliłem grę, cokolwiek bym nie zrobił, nie dało się inaczej przedostać na to spotkanie. Więc albo mam schizofrenię, albo po prostu gra się coś zbugowała. W każdym razie jedyne co mogłem zrobić to wczytać grę i odpowiedzieć na te pytania poprawnie, by się dostać do środka. Na pewnym etapie tej misji mamy za zadanie pokonać bandytów i mamy tam nawet pasek zdrowia profesora. Niestety jednak autor moda nie przewidział, że ktoś może być debilem jak ja i po prostu zacząć uciekać w przeciwnym kierunku, więc nawet jeżeli po kilku dniach wrócimy do profesora, bandyci nadal tam będą na nas czekać, a profesora nie da się skrzywdzić za żadne skarby. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o alternatywne opcje dialogowe. I to by było też wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Osobiście coś tej modyfikacji jak dla mnie brakuje. Brakuje jeszcze końca, jakiegoś dalszego questu na tej wyspie. W ogóle to brakuje wyspy. Sama modyfikacja ucina się w naprawdę dość dziwnym momencie. No średniawo. Średniawo. Ale generalnie naprawdę przyjemnie się grało i naprawdę fajny quest, który myślę, że naprawdę ma dużo potencjału. Ponadto sama misja dodaje nam nową mechanikę, także nie jest to może modyfikacja 10 na 10, ale naprawdę przyjemnie mi się grało. Modyfikacja, a właściwie to fanowskie DLC, otrzymuje ode mnie solidne 6,5 na 10. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na kanale i możecie wpaść na największy fanowski, cyberpunkowo-wiedźmiński serwer Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Dziękuję Verufix za wsparcie i możecie sobie obczaić fotele Semino, bo są naprawdę przednie. Link znajdziecie w opisie, a my widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.